ja witam Państwa po przerwie, to jest Galaktyka Pomerania, ja nazywam się Alicja Wierwicka, a ze mną i z Państwem oczywiście jest Pan Artur Szałabawka, radny szczeciński z ramienia PiSu, kandydat na prezydenta i przede wszystkim radny, który zasłynął dosyć nietypowo, bo jest przeciwny lobby rowerowemu, które ostatnio ma miejsce w Szczecinie, jak twierdzi Pan radny. Chodzi o to, żeby na przykład ścieżka na Placu Żołnierza, która powstaje, jest dosyć kontrowersyjna i przede wszystkim w Panu budzi kontrowersje. Dlaczego? Znaczy myślę, że nie tylko ja mam kontrowersje, a już tłumaczę dlaczego, bo to jest specyficzna sytuacja. Tam jest Plac Żołnierza, to jest wjazd do miasta, jest tam w tym miejscu budynek sądu, jest tam bank, jest tam apteka, jest tam księgarnia, jest to miejsce, gdzie generalnie bardzo brakuje miejsc parkingowych. I tutaj założenie ścieżki rowerowej mi nie przeszkadza, bo ja chciałbym zaznaczyć, że ja jestem zwolennikiem roweru miejskiego, sam rowerem miejskim jeżdżę, często poruszam się z bramy portowej do Urzędu Miasta, bo jest to dla mnie po prostu wygodniej i szybciej niż samochodem. Natomiast ta planowana ścieżka na Placu Żołnierza powoduje dwie bardzo ważne i nieprzychylne i niedobre rzeczy, które uważam, że są ze szkodą dla mieszkańców, którzy poruszają się samochodami, a tacy mieszkańcy też w mieście Szczecinie są. I chciałbym tutaj zaznaczyć te dwa aspekty. Przede wszystkim tracimy, ja obliczyłem kilkanaście miejsc do parkowania, ale dobrze, pomijając te nielegalne. Ale te miejsca parkingowe. Były nielegalne. Są nielegalne, tak. Pani redaktor, jakby spojrzeć dokładnie, to te miejsca, które są nielegalne, według jednych są nielegalne, według jednych nie, bo od skrzyżowania tam jest około 40 metrów, dopiero gdzie zaczynają się miejsca parkingowe. Ja uważam, że nadużyciem jest mówienie, że ktoś, kto parkuje 30 metrów od skrzyżowania, robi wykroczenie. Tam mandatów, jak pani wie, Straż Miejska nie nakładała. No nie więc, nakładała. Więc tutaj te miejsca, momencik, i te miejsca my tracimy. Bezpowrotnie, a zaznaczę, że jest tam budynek sądu, tam ludzie przyjeżdżają na rozprawy, tam w nerwach czasami ludzie się zachowują i tak jeżdżą w kółko, bo nie ma miejsc do parkowania, więc pozbywamy się tych miejsc. Druga rzecz, to jest wjazdówka, tam są trzy pasy ruchu. Tam są trzy pasy ruchu, które rozluźniają ten zjazd z trasy zamkowej i kosztem tej ścieżki rowerowej tracimy jeden ruch pas ruchu drogowego. To jest bardzo ważny argument, bo ja wiem, że osoby sprzyjające tej ścieżce mówią, że nic się nie stanie, bo na wjeździe też są dwie nitki wjazdowe, a tutaj są trzy, także ta trzecia jest niepotrzebna. Były wykonywane badania właśnie, że tych samochodów rano były. Co prawda 4 lata temu, ale były wykonywane badania, że z tego co kojarzę, to 2400 samochodów wjeżdża w porannym szczycie. To nie jest taka liczba, że myślę, że trzy pasy są konieczne. Pani redaktor, to jest tak zwany wentyl bezpieczeństwa. Wjeżdżając do miasta, do dużej aglomeracji miejskiej, starajmy się być przyjaźni dla wszystkich. Przyjaźni dla rowerów, dla samochodów i dla pieszych. Nie ma potrzeby likwidowania kolejnego pasu ruchu na nitce wjazdowej do Szczecina w momencie, kiedy. I teraz przechodzę do rzeczy. W Alei Kwiatowej po drugiej stronie jest ścieżka rowerowa, której badania przeprowadzałem ja sam osobiście. Wie pani w jaki sposób? Po prostu z mamą usiadłem w Alei Kwiatowej, siedziałem i liczyłem, jaka ilość rowerów przejeżdża tą ścieżką rowerową. Na tej samej ulicy, wie pani co, w pół godziny, bo pół godziny wytrzymaliśmy, były dwa rowery. Takie natężenie ruchu w tym miejscu jest. Czyli pana zdaniem, panie radny, ta ścieżka w tym rejonie nie jest konieczna, tak? Ja uważam, że ścieżka rowerowa, która już jest, po przeciwnej stronie jezdni i budowanie jest i jest używana tak, jak jest używana. Teraz dzięki temu, że mamy rower miejski, będzie to natężenie troszeczkę większe, ale używana w stopniu nieznacznym. Tutaj na nitce wjazdowej i to w tej kwestii nawet rowerzyści się wypowiadają, zresztą ja jeżdżę sam rowerem, także ja widzę, tam nie ma zagrożenia takiego, że jazda rowerem po ulicy dzięki temu trzeciemu pasowi stwarza jakieś zagrożenie. To było dobre rozwiązanie rozluźniające. W tej chwili będziemy mieli dwie ścieżki
po jednej i po drugiej stronie ulicy, z Placu Żołnierza, będziemy mieli zlikwidowane miejsca parkingowe dla osób przejeżdżających do sądu, do banku w różnych sprawach, bardzo poważnych czasami. I obawiam się, że jak nastąpi sytuacja nadzwyczajna, na przykład zepsują się światła na bramie Królewskiej, może dojść do bardzo poważnych zatorów. Jestem przeciwko głupocie. To ja nie mówię, że to jest głupota totalna, ale jestem przeciwko złym rozwiązaniom, które powodują zaostrzenie w sposób niepotrzebny konfliktu na przykład między rowerzystami, a posiadaczami samochodów. Dobrze, panie radny, ale jeżeli dążymy do tego, żeby wyprowadzić jak najwięcej samochodów z centrum, chcemy, żeby miasto było czyste, żeby Szczecin nie pachniał tylko spalinami, ale również tą czekoladą słynną, to chcemy, żeby tych samochodów mniej było w Szczecinie, więc może przesiądźmy się na te rowery. Mamy rower miejski, mamy prywatne rowery, mamy ścieżki, po to robimy te ścieżki. Bardzo zachęcam wszystkich do korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Zachęcam też osoby do jeżdżenia rowerami. Natomiast nie można prowadzić, żyjemy w demokracji, nie można kogoś zmuszać, żeby podatnik raptem przesiadł się z samochodu. A ja bym chciał powiedzieć, panie redaktor, że sytuacja blokowania ruchu w mieście dla samochodów nie powoduje mniejszej ilości spalin, tylko powoduje, że samochody stojąc w korkach wydzielają o dużo większej ilości spalin, niż gdyby przejeżdżały płynnie. Panie redaktor, jest jedna bardzo ważna kwestia dotycząca atrakcyjności naszego miasta. Ja niejednokrotnie spotykam się z ludźmi biznesu, z osobami, które chcą tutaj inwestować. Wie pani, jaki oni czasami podejmują tu argument? Wy jesteście biednym miastem, które dopiero staje na nogi. Widać zmiany, widać pozytywne. Pan, panie radny, zgadza się z tym, że Szczecin jest biednym miastem? Tak, ja mówię, co mówią... Co mówią. A ja się pytam, czy się mówią, pan zgadza z tym? Nie, ja się z tym nie zgadzam, ale to są odczucia osób, które chcą tutaj zainwestować. Te osoby mówią jedną ważną rzecz. Macie jeden bardzo duży atut. To miasto jest przejezdne dla nas. My z punktu A do punktu B możemy w godzinach szczytu czy w godzinach południowych przedostać się. My tego nie mamy w Poznaniu, my tego nie mamy w Warszawie, my tego nie mamy w Gdańsku, we Wrocławiu. My chyba tutaj zainwestujemy, bo to jest dla nas bardzo ważne. I ja dążę do tego, żeby dbać o wszystkich. A to, co pani redaktor mówi, jeśli chodzi o miasto bez spalin, miasto pachnące, tak jak porówna pani do Kopenhagi, do innych miast europejskich, dlaczego nie dążyć? Ale dalej uważam, że jesteśmy miastem, które ciągle jest na dorobku. Jak będziemy miastem na poziomie gospodarczym i dochodu, jak te miasta Europy, będę całkowicie zgadzał się z rowerowym Szczecinem, z lobby, że zamkniemy całkowicie ulicę Jagiellońską, tak, bo tu o ulicę Jagiellońską też chodzi, i będziemy robić zdrowe, świeże powietrze w centrum Szczecina. Póki co musimy szanować kierowców, rowerzystów i pieszych, nie tylko rowerzystów. Nie można tylko rowerzystów. Panie radny powiedział teraz takie ważne słowa, które padły, że dobre jest to, że przejeżdżamy z punktu A do punktu B i nie ma korków. Czyli powinniśmy ze Szczecina zrobić miasto bardziej tranzytowe, takie przejezdne, trzy pasy wszędzie? To nie, też chyba nie popadajmy. Pani redaktor, chodzi o to, że to miasto już tak jest ukształtowane. To miasto ma całkiem niezłe rozwiązania komunikacyjne, które są w stanie pogodzić wszystkich użytkowników ruchu. I o to mi tylko chodzi. Ja powiem tak, trochę mi jest smutno, że niektórzy ludzie z tak zwanego lobby rowerowego uważają mnie za całkowitego przeciwnika rowerów, bo proszę spojrzeć na fakty. Jeśli chodziło o rower miejski, głosowałem i wypowiadałem się całkowicie za. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe w miejscach, gdzie za chwilę one powstaną, ulica Piastów i różne inne miejsca, jestem całkowicie za. Ja po prostu uważam, że niektóre ścieżki rowerowe i niektóre rozwiązania nie są korzystne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. I powiem więcej. W momencie, kiedy udałoby mi się wygrać wybory, już zapowiedzieliśmy to na wcześniejszej konferencji, my powołamy radę społeczną opiniującą ruch drogowy, składającą się z użytkowników transportu miejskiego, rowerzystów, kierowców i pieszych, bo do tej pory opiniuje tylko
rowerzysta. Tak też nie powinno być. Rozumiem. Panie radny, czyli teraz już jest to troszeczkę po nie w czasie, bo decyzja zapadła. Tak. To głosowali właśnie radni. Nie, pan, właśnie o to chodzi. Pan głosował jak? Panie redaktor, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową na Placu Żołnierza, nie głosowali radni i powiem więcej, radni nie mieli informacji o tym, że ta ścieżka w tym miejscu powstaje. W budżecie był... W budżecie były środki zabezpieczone, natomiast nie było przedstawionego planu mówiącego o tym, że na Placu Żołnierza będzie ścieżka rowerowa. Ale jak rozumiem, radni mogą się zapoznać z projektem nie budżetu. Panie redaktor, wchodzimy w szczegóły. W projekcie budżetu nie było wymienione, już tak mówię, żeby uciąć i wyjaśnić. W projekcie, w planie budżetowym nie było nigdzie powiedziane, że będzie ścieżka rowerowa na Placu Żołnierza. Tam był nazwany program. Program pod co się zgadzaliśmy, czyli pod rower miejski, czyli infrastruktura rowerowa rozbudowana pod tą inwestycję, która teraz, z której ja się bardzo cieszę i panie redaktor, ja jeżdżę naprawdę tym rowerem miejskim bardzo często i do tego zachęcam. Rozumiem. W takim razie mam nadzieję, panie radny, że kiedy już przejedzie pan się tą ścieżką rowerową na Placu Żołnierza, może troszeczkę zmieni pan zdanie. Ja mam nadzieję, że jak najwięcej osób wsiądzie na rower miejski, nie tylko na swój prywatny. Moim i państwa gościem był pan Artur Szałabawka, radny szczeciński z ramienia PiS. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu ślicznie.